At this point, the war's not really over, but the French have lost their momentum in the colonies. The Templars can now focus entirely on the Assassins. They still have hundreds of men working for them in New York. Let us see what role Shay plays. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Assassin's Creed Rogue. A z tego co mówiono nam przed chwilą, udajemy się do Nowego Jorku z powrotem. Czy na pewno? Tak, Nowy Jork, październik 1759. Kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę gra wygląda ładnie jak na starą generację konsol. Pamiętam też, że kiedyś się tymi widokami już nie każdy zachwycał, dzisiaj kiedy nowa generacja góruje. Już nie do końca tak jest. We are gathering ships and supplies, but it is difficult without a specific destination. My man can help. I have enough to spare for a crew as well, Chevalier. Hope has found a way to reproduce Master Franklin's experiment. We'll soon uncover the next precursor site. And you are confident you can do this? I am a keen observer, Mentor. The device will be ready shortly. Very good. Keep me apprised. Coś czuję, że cała czwórka z moich rąk zginie. Things are worse than we feared. The assassins found a way to make the precursor box work. They're already preparing an expedition. Then we must stop them. Hope controls hundreds of men. The authorities are doing sod all. What if we were to impersonate her men? We could commit a crime so big. They couldn't ignore those damned brigands anymore. That sounds like an excellent plan, Jack. Make it so. I will find out where the assassins are hiding. Is it just me, or did the boss tell us to make trouble? Enjoy it while you can, Shay. Kurczę, zapowiada się naprawdę ciekawa misja. To mi się, powiem wam, już bardzo podoba. Zabić członków gangu, czyli tych dwóch kości, którzy uciekali, co widzieliście, tą babkę tutaj przed chwilą obrabowali. Oczywiście zakładam, że przebierzemy się do tych kolesi i właśnie będziemy popełniali jakieś różne przestępstwa, aby opinia właśnie w Nowym Jorku o samej Hope, o jakich właśnie tutaj ich, jej ludziach całkowicie się zmieniła, co nie, więc potrzebujemy tego celu stroju. Może jakiś klucz jeszcze? No ale też zastanawia mnie jedna rzecz, czy ja będę potem ten strój mógł zatrzymać, ja bym mógł w bardzo łatwy sposób napadać na różne gangi, które w Nowym Jorku, jak wiecie, doskonale są dostępne. Fajnie by było, bo to by mi na pewno grę ułatwiło. A nie zwróciłem wcześniej uwagi, czy taki strój sobie można kupić, czy też dopiero się odblokuje nam do kupienia właśnie po tej misji. Dobra, 1-0. Jeszcze tamtego. Czyli nie wiem czemu, ale odnoszę wrażenie, że ta nasza postać w tej części tak dosyć wolno biega. Nie wiem czy w Unity czy czasami to nie było szybsze, ale tutaj naprawdę, kurczę, ten bieg jest dosyć powolny, a mimo wszystko rywal też dosyć wolno biegnie. Dobra, załatwiony. Don't we make a disgraceful pair of crooks? No. I make this look good. So what's the target? The military pay. We'll have to hurry. Our regiment is already on its way to the fort where the coins are kept. Great. And I suppose you have a plan. The fort holds many prisoners. Get in and hoist the gang's colors. When you do, I'll free them. You're going to free a bunch of criminals working with the assassins. Well, we have to turn the army against them, don't we? Remember. You raise the flag, and I'll raise hell. Zdecydowanie wolałbym, żeby te misje wyglądały na odwrót. Obrabuj wszystkie skrzynie w forcie, otwórz wytrychem dwoje drzwi. Dobra, wolałbym zdecydowanie ja zrobić większą rozróbę, ale mamy też przy okazji łatwiejszy cel do wykonania, czyli po prostu odciąć brytyjską flagę oraz też obrabować skarbiec i mamy na to ponad 3 minuty, więc powinniśmy się z tym uwinąć. Ale jestem ciekaw, czy obrabowanie skarbca da nam te 10 tysięcy, czy po prostu będziemy musieli komuś je oddać. Gdybyśmy dostali te 10 tysięcy, to powiem wam, byłbym z tego powodu szczęśliwy. No w sumie ja już tutaj postać troszeczkę mam dobrze ulepszoną.
tak samo jak i statek, ale mimo wszystko kasa by się przydała. Też właśnie chciałem wam podziękować za dosyć sporą aktywność pod poprzednim filmikiem. Sporo komentarzy, kilka ciekawostek się tam pojawiło. Między innymi też radziliście mi na przykład, abym atakował nie maszt tutaj statku, a bardziej kadłub. Już wam tłumaczę, czemu tak tutaj się bawię i robię wszystko tak, jak wy mi nie radzicie. Czekajcie, zobaczymy, co on tu kombinuje. On chyba będzie uwalniał tych więźniów, czy co? Dokładnie. Aha, czyli on, wydaje mi się, tutaj wypuści tych więźniów, żeby oni walczyli z Brytyjczykami, a my w tym czasie będziemy sobie mogli bez najmniejszych problemów obrabować skarbiec, dzięki czemu zdobędziemy sporo gotówki. Też tam widzicie, była informacja, że musimy otworzyć dwie bramy za pomocą wytrychów. A, tutaj wytrych, zobaczcie, przytrzymuje B i koniec. W przypadku Unity musiałem tam się sporo namęczyć, często musiałem mieć odpowiednie umiejętności, aby móc je, te drzwi różne czy jakieś zamki otworzyć. Tutaj chwila, moment i jesteśmy w środku. Już wam tłumaczę, czemu właśnie tak tutaj te misje moje morskie wyglądają. Dlaczego atakuję statek nie w kadłub, a bardziej w, powiedziałbym, w te żagle, w te maszty, ponieważ ja powiem wam, na tyle mam teraz mocno zmodyfikowany ten okręt, faktycznie wszystko na maksa, że mam zdecydowanie większą przewagę nad okrętami i się po prostu bawię z nimi, wiecie? Chodzi mi o to, żeby po prostu najpierw ich, jakby to powiedzieć, uniemożliwić im poruszanie się w ogóle już po morzu, bo jak nie mają żagla, no to oczywiście będą stali w miejscu, a dopiero potem ich wykończyć. Taką mam, po prostu taką frajdę mam z tego. Dlatego też wiele osób pewnie pomyślało sobie, że nie wiem, że tak powinno być, żeby atakować kadłuby. No nie, no po prostu bawiłem się z nimi, mam na tyle mocny okręt, że mogłem sobie na to pozwolić, kiedy wiadomo, okręt byłby jakiś silny, a są takie misje poboczne właśnie, gdzie często tam okręty są mocne, to wtedy wiadomo, trzeba postępować z tym jak naj... bezpiecznie, jak najszybciej. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy ja atakowałem inne statki na morzu, to praktycznie obrażenia, które mi zadawali, były tak małe, że spokojnie jeszcze mógłbym walczyć z 6 innymi okrętami. Dlatego też, no mówię, takie miałem podejście do tego, ale oczywiście jestem świadomy tego, że żeby w taki sposób, jak mi radziliście, atakować. No ale też dzięki wielkie, że takie wskazówki mi dajecie, że nie jesteście obojętni na tą moją rozgrywkę, tylko pomagacie, próbujecie mi pomagać, tak, w różnych kwestiach. W wielu sytuacjach pomagacie i to naprawdę w ogromnym stopniu, dzięki wielkie. Szczególnie największą pomoc w Far Cry'u miałem od was. Na przykład na polowaniach, na streamach radziliście mi, jak tam właśnie polować na zwierzęta. Niepotrzebnie się z nimi tutaj zacząłem bawić, ale już nie ma szans, wiecie, bo zobaczcie, 4 skrzynie mi zostały, a jeszcze 10 sekund tylko mi pozostało, chociaż może po tym czasie będę mógł jeszcze tutaj te skrzynie. A, już jest. Szukają cię łowcy piratów. O jad. Dobra, uciekam stąd, bo coś czuję, że mogę dednąć. Ci piraci wyglądają naprawdę solidnie, na takich wielkich chłopów, więc lepiej nie ryzykować. Ale wracając do tego Far Cry'a, naprawdę pomogliście mi niesamowicie, kiedy to ja szukałem tych zwierząt wszędzie w Far Cry'u, tam męczyłem się, jak tym zwierzęta upolować, a wystarczyło przynętę rzucić i same podchodziły do mnie. Tak więc dzięki wielkie za takie wskazówki. Naprawdę to jest coś fajnego, jak widzę, że tam w komentarzach jest spora wasza aktywność, że staracie mi się pomagać, radzić i tak dalej. Też dzielicie się jakimiś ciekawostkami, a właśnie kilka osób zdradziło mi kolejną ciekawostkę, ale na chwilę obecną nie chcę o niej wspominać. Jak spotkam osobę, o której właśnie mi mówiliście, to wam tą ciekawostkę opowiem, bo też sobie to sprawdziłem w internecie, faktycznie mieliście rację i fajna bardzo kolejna ciekawostka nawiązująca do kolejnej postaci historycznej, o której ja, szczerze powiedziawszy, nie miałem zielonego pojęcia. Dobra, udało się chyba uciec im. Dokładnie. Ale nie będzie 100%, ponieważ ominąłem 3 skrzynie. Nie zdążyłem ich zebrać. Po prostu, no pewnie mógłbym, ale musiałbym walczyć.
They had help from outside. There were just too many of them. Well then, we're going to have to fix that, aren't we? It's about time we took those criminals down. No i o to nam chodziło właśnie, żeby opinia się zmieniła. The army will crush those damn brigands. I make my own luck. Będzie pewnie 90%. Dokładnie. No dobra, lecimy sobie na kolejną misję. Gdzieś tutaj powinna być w okolicy kolejna misja. A, jeszcze troszeczkę trzeba podejść tutaj. Kurczę, na pierwszy rzut oka ta kropka wydaje się, że jest tutaj blisko. Ta kropka, bardziej to koło. A jak podejdziemy, to coraz bardziej się nam oddala. Dobra, zajdziemy z drugiej strony jakoś i sobie tą kolejną misję dzisiaj wykonamy. To już, kurczę, jest szósta sekwencja, więc co, tak mi się wydaje, że to jest szósta. Chyba tak. Dokładnie, szósta sekwencja już. A w szóstej sekwencji bodajże są cztery misje, albo pięć. Where is your boss? I'll never tell. She'll kill me. If you don't tell, he'll kill you. Nie ma wyboru. She's in that big mansion. The one with the gardens. A i tak to zawsze jest w filmach, grach. Koleś nam pomaga, a tak ginie. Czyli jakąkolwiek decyzję by w swoim życiu podjął, tak czy siak by zginął. You didn't mention you had a hidden blade. You thought you were the only one? Well, yes, I suppose. Where did you get that? It was donated by the Brotherhood. I see. Cannot be allowed to move! Our mission was a success. The army should make its move any time now. Good. We lack the resources in New York to handle these criminals ourselves. With a little luck, we might be rid of them once and for all. I make my own luck. Now let us cut off this. Okej, co tu się dzieje? Tutaj widać, że ludzie są ranni. Tutaj też koleś leży. Ha! Time to smoke her out. I'll go in and get home myself. Troszeczkę dziwnie wygląda to, że dopiero przed chwilą się dowiedzieliśmy, że ona tutaj jest, a ci już tutaj stoją, atakują i już zostali też w międzyczasie zranieni. To dosyć dziwna sprawa. Ale też zwróćcie uwagę, jak fajnie przydaje się w niektórych misjach ten granatnik. Naprawdę sporą grupkę przeciwników można dzięki temu rozwalić. Tam jeszcze widzę jeszcze jeden rywal, a wiecie co? Podejdziemy sobie do niego. Ach, dobra, dostał. Trzeba było nawet z nimi walczyć. Naszym celem jest zlokalizowanie tej babeczki Hope, którą widzieliście. A, zobaczcie, kolejna znowu. Jak mnie te baby są takie natrętne, wyskakują, próbują mnie zabić z miejsc, których naprawdę bym się nie spodziewał, że one tam gdzieś siedzą, kurczę, ukryte. Chyba najbardziej irytująca rzecz w Assassin's Creed Rogue, te baby głupkowate. A, sami oni. We have everything we need. Now, Chevalier will be expecting me. Hope. Bon voyage. No to podglądanko się nie udało. Sorry it had to come to this, she. You were a fascinating fellow. No nieźle, niestety jakąś substancję trującą nam tutaj pewnie wysypa jakieś gazy, to są chyba, czekajcie. Nie daj się uszkodzić trującym chmurom, ucieknij z magazynu. Coś podobnego też było w czwórce, podobna misja. Była na pewno taka misja albo chyba w czwórce albo w trójce, gdzie właśnie też. Tylko że tam się chyba nie było trujących gazów, a chyba było jakiś pożar i też trzeba było z takiego właśnie budynku wyjść.
Nie wiem, kurde, czasami... Nie, tutaj gazu nie ma trującego żadnego, więc dobra. Bałem się, że po prostu tego celu dodatkowego nie ukończę. Wiecie co, niestety muszę tą misję powtórzyć, ponieważ wymknęła mi się sytuacja, powiedzmy to, w uproszczeniu spod kontroli. Niestety, kurczę, trafiła mnie ta wkurzająca baba. Ta właśnie, zobaczcie, miałem już mało zdrowia i... A nie, to jest chyba raczej facet czy baba? Baba chyba. Miałem bardzo mało zdrowia, ponieważ zadałem się w bójkę z przeciwnikami i po prostu ta baba mnie już dobiła kompletnie, więc... Lecę sobie tą misję jeszcze raz. Ja oczywiście zawsze staram się jak gdzieś tam dednę, tak wam montować materiał, żeby was nie zanudzić tym, że gdzieś tam dednąłem. Tylko po prostu pokazać już akcję od pewnego momentu. Ale muszę wam powiedzieć, że niestety taka sytuacja miała miejsce. Nie biegnę po tych dachach, ponieważ wydaje mi się, że taką samą prędkość mam na dole. Ona tak prędzej czy później będzie musiała na ziemię zejść, bo... No te budynki kiedyś się skończą, tak? To jest Nowy Jork, więc jestem świadomy tego, że jest ich tutaj mnóstwo, ale ile można biegać po dachach? W końcu gdzieś tam będzie musiała do takiej swojej siedziby pewnie wlecieć. Znaczy bezpośrednio nas atakować nie powinna. O, chyba zeszła na dół. Czekajcie, dobrze myślę? Dokładnie, dobra. Mamy ją. Chociaż zobaczcie, nasza postać coraz... Kurde... Dobra, dostała, pięknie. Uff. You're late. Again, Shay. Hope. I didn't want to do this. I trained you to do this. I expected nothing less. Then why? To give Liam time to leave. Soon Chevalier will be on his way to the Precursor site. I will stop him. He will see you coming. No pewnie już cała trójka wie, że się zbliżamy do nich. You had so much potential. No niestety. Musiała zginąć. Brakuje mi też w tej części Assassin's Creed jakiegoś takiego wątku miłosnego, jak to było w niektórych częściach Assassin's Creed. No szkoda, szkoda, że czegoś takiego nie ma, bo ja to lubię. Ile będzie procent? A, 90. No dobra, to ja sobie pomalutku lecę na kolejną misję i zobaczymy, co dalej naszego bohatera tutaj spotka. Zwróćcie uwagę, jesteśmy już coraz bliżej celu, do którego musimy się udać, ale zwróćcie jak fajnie klimatycznie ta miejscówka wygląda. Śnieg. Dość duże fale. No nieźle, naprawdę postarali się o to, że na starej generacji, no muszę przyznać, że wygląda to naprawdę ładnie. Też podobają mi się te efekty, kiedy to właśnie przebijamy śnieg, czy jakieś góry lodowe możemy zestrzelić też. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Dobra, jesteśmy na miejscu już. Czyżby to James Cook, o którym mam wam nieco do powiedzenia? Chyba tak, chyba to on jest. Na naszych prawach misja kolejna. Master Cormac, to what do I owe the pleasure? I was stopping to restock my ship when I heard the talented Captain Cook was here. We have a word. At your service, as always. I'm looking for a man, Captain Louis Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. The explorer. I have heard of him and his illustrious family. I must see him. Ah, who sent him my regards? Or not. He sailed east a few days ago on a heading to Anticosti. Indeed. I would advise caution. Oh, I've been there before.
Then, I bid you good fortune. I will be sailing past Conception Bay, should you require further assistance. Much obliged. No właśnie, James Cook to kolejna postać historyczna. Jest to odkrywca i angielski żeglarz, który był też organizatorem i kierownikiem kilku podróży dookoła świata. New York was never orderly, Gist. With hope gone, perhaps. It couldn't have been easy for you, my lad, but you did what you had to do. I keep telling myself that. We're almost rid of the assassins in New York, and it's not as if the Hellcat didn't try to make you wear a pine overcoat. You had no other choice. I chose to cast my lot with the Templars. And we are glad you did, Shay. Who knows? Had you not, you might have found yourself at the end of Master Kenway's blade. Or yours. That's the spirit. Look, Shay, by killing Hope, you not only saved yourself and half of New York from the assassin's poisons, you also learned the path we must take next. Now our task is simple. Prevent a group of paper skull killers from destroying another city. All in a day's work. Wracając do tego Jamesa Cooka, z tego co właśnie... There may be an alternate route to the west! Z tego co pisał mi jeden z moich widzów, chyba trzy osoby pisały mi właśnie o tej postaci historycznej, za co naprawdę ogromnie wam dziękuję. Dokonał trzech wypraw dookoła świata. No nieźle, naprawdę brzmi to. None but fools and madmen perhaps? Watch out for those icebergs, Captain. Brzmi to niesamowicie, powiem wam, naprawdę, kurczę. Więc bez wątpienia jest to bardzo utalentowany żeglarz brytyjski. Fajnie, podoba mi się, że tych postaci historycznych jest sporo właśnie w grze. Zawsze za to uwielbiałem Assassin's Creed, powiem wam. No ale też często pewnie o wielu rzeczach nawet nie wiedziałem, o wielu osobach nie wiedziałem, nie jeszcze tylko o osobach. Ponieważ często też, wiecie, nie sposób, no wiadomo, nie każdy ma jakąś ogromną wiedzę w pewnych sprawach i też nie czytając jakichś informacji, czy właśnie nie będąc poinformowanych przez swoich widzów na moim przykładzie, można o wielu rzeczach nawet nie wiedzieć, tak, więc dzięki wielkie jeszcze raz, naprawdę. Jak wiecie coś o kolejnych postaciach, które w grze są, czy były, to oczywiście dajcie mi też znać, bo chętnie wysłucham tego, posprawdzam sobie w internecie i podzielę się z całą resztą, która też na moim kanale Assassin's Creed Rogue ogląda. Wiecie co, zastanawiam się, którędy tutaj cholera mam przejść, bo tutaj jak widzicie końcówka tego płotu, tego tutaj muru obronnego jest ostra, przez co mam świadomość tego, że mój asasyn niestety tutaj tego nie przeskoczy, ponieważ mógłby się zranić. Czekajcie, zobaczymy, czy tędy jakoś przejdę. O, jest jakaś dróżka, no dobra. Chyba tędy miałem iść. Chociaż nie, tutaj też zobaczcie, jest kurczę. A, tutaj chyba. Mamy znaleźć przywódcę przestępców. I przy okazji możemy uwolnić zakładników, nie dając się przy tym też wykryć. I teraz tak, można jakoś tędy wejść w ogóle? Chyba nie. A czekajcie, tutaj chyba są takie drewniane. Nie wiem, czy po tym można przejść. Chyba nie, bo nie za bardzo nasza postać chce tutaj się tam udać. No dobra, lecimy sobie w drugim kierunku. Bo tam chyba nic ciekawego bym nie zrobił. I teraz tak, strefa zastrzeżona. O, są tutaj przy okazji też ci ludzie, których muszę uwolnić. Usypiająca jest najlepsza w sumie. Tutaj chyba innej opcji nawet nie ma, jak właśnie używać tej strzałki, ewentualnie zabójstwa z powietrza, bo inaczej oni by ich rozstrzelali. Gdyby coś usłyszeli, to jest już po nich po prostu. A to był cel dodatkowy, który no myślę, że warto sobie zawsze wykonać. Kurde, nawet nie wiedziałem, że przez takie drewniane
osłony będę mógł też użyć strzałki. Chociaż ta strzałka jest tak mała, że powinna przejść nawet przez takie płoty, jak tutaj widzicie obok mnie, te metalowe. Czekajcie, bo on ciągle mi się pad rozłącza. Nie wiem, czy to już starość, ponieważ ten pad już kilka dobrych lat w moich dłoniach jest, a cały czas się trzyma. Ale coś, mam problemy z tą klapką w Xboxie, wiecie? I nie wiem, czy po prostu tam trzeba coś podłożyć grubszego, żeby ona nie była taka luźna, czy co? Aha, chodź koleżko, dobra, załatwiony. Tamci walczymy z sobą, czy nie? Czy on już deadnął na górze? Chyba deadnął. Dobra, to lecimy. Też w sumie można się z nimi zabawić. Myślę, też ich sporo tu widzę, nie ma na mapie. Dobra. Czemu on go wziął na... Ja wiem, że już kobiety nie ma w Assassin's Creed Rogue, więc... No co on robi? No. Nie ma kobiety w Assassin's Creed Rogue, więc... Ma ochotę do kogoś się przytulić, ale bez przesady. A jednak kurczę, jest ich sporo. Myślałem, że będzie ich mniej zdecydowanie, a jest ich tutaj sporo. I teraz pytanie, gdzie jest ich przywódca, bo ja go za bardzo nie widzę. Dobra, szczaili się, ale możemy z nimi powalczyć. Przecież na tyle mam tutaj rozbudowaną postać, że można z nimi powalczyć. Chociaż czekajcie, może jeszcze wyjdzie mi to. Aj, kurczę, szkoda, że jest tak wysoko, ponieważ nie mogę... O! Jest ten koleś, którego chyba muszę... Ukradnij mapy. A, pięknie. Tylko czekajcie, bo zaraz się na mnie grupka rzuci i dednę, więc wolę... Czekaj, jakaś baba mi wyskoczy, to już w ogóle będzie tragedia, więc wolę ich tutaj rozwalić. Bomba dymna i zobaczcie. Oni w ogóle nawet nie bronią się, oni nie wiedzą, co się dzieje. Więc pod tym względem róbcie to, jak macie Assassin's Creed, ponieważ naprawdę jest banalnie to w odcinku potem rozwalać. No i co? Ukradniemy mu mapy, które nam są niezbędne. I chyba tyle. Nie zabijaj żadnych strażników. Kolejny cel dodatkowy. I co? Wychodzi na to, że będzie po prostu ucieczka z tego miejsca. Nic innego nam nie pozostaje raczej. Nawet rywali nie ma, zwróćcie uwagę. Bo ja tutaj po tej stronie wszystkich zabiłem już, a cel dodatkowy wyświetlił mi się, jak już ich pokonałem, więc... Jeśli dobrze pójdzie, to będzie 100% tej misji. Chyba, że jakaś jest dłuższa, bardziej rozbudowana, to wtedy mogę się mylić. I nie wykonać jej na 100%, ale też zwróćcie uwagę, kurczę, są ataki moździerzem przez jakiś okręt, więc trzeba jak najszybciej... Kurde, też woda jest lodowata, jak widzicie, więc trzeba też uważać. Dobrze, że ten statek tak blisko tutaj jest. Zacumowany, ponieważ gdybym go tam odstawił daleko, to mógłbym tego nie przeżyć. Dobra, teraz co? Zostaje nam ucieczka z tego miejsca, nie będziemy z nimi walczyć, bo nie wiem, czy czasami by mi to nie... A nie, jednak cel, jak zobaczcie, wykonane, nie zabiję żadnych strażników. Dobra. Zobaczcie, właśnie mówiliście o tych tutaj, żeby trafiać w kadłuby, ale ja nawet w kadłuby nie muszę trafiać, jak przeciwnicy są tak słabi. Jeszcze zwróćcie uwagę. Mamy pomoc. Mamy dodatkową pomoc, więc nawet już z nimi walczyć nie musimy. Ucieknij na otwarte morze. Jeśli dobrze myślę, to została nam jeszcze jedna albo dwie misje. Więc kurczę. No właśnie, dosyć szybko nam to naprawdę idzie i będziemy mieć pewnie 90% jednak. No dobra, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, cześć!